pana za chwilę tutaj. Będzie się koncert Pieśni Mistrzów Romantyzmu. Dzięki wam. Na sali, mogę takie koncerty Państwu dawać. Dziękuję Andrzejowi za Andrzeju Bartkowskiego. Teraz właściwie robimy taki koncert muzyki poważnej, takiej refleksyjnej i wydaje mi się, że to jest potrzebne, a poza tym no, jakość tego występu solistów, jak i dobór tych utworów nieprawdopodobnie znanych, pięknych, wspaniałych. No, wydaje mi się, że to jest pożyteczne dla każdego tutaj, który tu przyjdzie i chyba nikt nie żałuje. Pierwszy koncert z aparatem i nie byłam pewna, czy dobrze będę śpiewała, ale nawet nie zauważyłam w końcu. Muzyka grała, śpiewałam serca i wszystko było ok. I pięknie zaśpiewałaś. Dziękuję bardzo. Ja cóż, cholernie się zestresowałem, ale jak już stanąłem na scenie i zobaczyłem, że ludzie są wspaniali, to stwierdziłem, że czym się przejmować i po prostu zacząłem śpiewać. Uwielbiam to robić. Co to więcej dodać? Ale mój ulubiony moment jest, kiedy Karol miał śpiewać, a nie było Karola. I Karol ja musiał biegać do tego. Ja biegnę z garderoby i nie mogłem złapać tchu na scenie. I jak już zacząłem śpiewać, pomyślałem, że nie wyrobię. Że... Ale bardzo dobrze śpiewam, bardzo ładnie. Że po prostu oddech mi siądzie natychmiastowo, ale na szczęście. Tak, bardzo ładnie. Na szczęście coś tam się udało. Koncert był nadzwyczajny, pani Justyna była jak zwykle wspaniała, piękny repertuar, bardzo pięknie przedstawiony, niezmiernie się cieszę, że byłem.
Uważam, że taką muzykę należy promować. Zawsze muzykę dobrą należy promować. Romantyczna muzyka jest znana, ale częściowo. Natomiast pieśni są zawsze trochę gdzieś na uboczu. Wspaniałe również było zaproszenie innych gości, innych wykonawców, młodych wykonawców. Znakomicie to wszystko zabrzmiało. Znakomite duety, które są bardzo rzadko śpiewane. Także bardzo się cieszę, że były. To jest wspaniałe, że taka artystka jak Justyna Roccinelli pokazuje kunszt wokalny, pewną maestrię scenicznej klasy, a jednocześnie zaprasza do swojego świata wyobraźni, świata dźwięków, młodych artystów, którzy stoją u drzwi progu kariery. Jest to wspaniałe, ponieważ te wszystkie doświadczenia muzyczne, które podarowuje nam pani Justyna Roccinelli, które są dostępne na płytach, chociażby Tam nie znajdziesz, Szczęśliwi, czy też Między światem a nami, pokazują właśnie tą perspektywę artystycznej wizji, że to, co pokazujemy dzisiaj na scenie, te wszystkie dźwięki, w które się wsłuchujemy, to jest tak naprawdę poezja, która nie jest tylko i wyłącznie kwestią elitarną, metafizyczną, ale powinna być obecna w życiu każdego z nas, każdego z mieszkańców Polski, mieszkańców Europy, ponieważ sztuka wokalna, maestria wokalna czyni z naszego życia to, co jest wartościowe. Pozwala zatrzymać pewne momenty, które często wspominamy, pozwala tworzyć z dźwięków, z nut pewne krajobrazy wspomnień, które sprawiają, że możemy mówić o tym, że nasze życie jest wartościowe i wspaniałe.